części konferencji po meczu Śląsk-Wisła w Krakowie. Przedstawiam trenera zespołu gospodarzy, trenera Orestę Staręczyka i proszę go o kilka słów pomysłowego komentarza. Wierzę Państwu, wczoraj powiedziałem, że to będzie trudny mecz. Potwierdziło się. Uważam, że zespół zagrał, jak to Heniu Kasperczak określał kiedyś, pozytywnie. Stworzył kilka sytuacji, nie zdobył bramki, walczył do końca o zwycięstwo, ale biorąc pod uwagę również to, że wielu piłkarzy Krakowi to są piłkarze grający na takim poziomie, że mecz był trudny, do końca trudny i jeżeli te sytuacje, któreśmy stworzyli, również nie jestem do końca przekonany co do interpretacji co najmniej kilku decyzji sędziego. Muszę przyznać, że przede wszystkim był mocno w tym meczu wyłączany z gry, że tak powiem, Milan, który dwoił się i troił, ale jednak, jak to w pierwszym meczu bywa, wiele rzeczy jest niewiadomych również dla trenera, co się będzie działo przez 90 minut. To muszę powiedzieć, że tym bardziej teraz patrzę na zawodników szatni, jak są również może nie ranni, ale po wielu urazach, to wywalczyli zawodnicy punkt. Oczywiście przed meczem uznałbym, że to jest za mało, ponieważ mecz się skończył. To bardziej mnie w tej chwili interesuje, aby tych, którzy grali, jak i również kolejka jakaś doprowadziła do tego, że będziemy w Białymstoku lepiej grali, może nie tak w wielu momentach chaotycznie, ale prawdopodobnie w dzisiejszym meczu wynikało to również z tego, że sporo było zaangażowania, walki, a mniej grania w piłkę. I mimo tego muszę przyznać, że kilka akcji, które przeprowadzili zawodnicy, to miały szansę powodzenia. A przede wszystkim bym wyróżnił w tym meczu Bartka Sobotę, który do końca meczu starał się w ofensywie być różnym zawodnikiem. Popełniał błędy, ale też wiele razy zagroził bardzo poważnie w ramce Krakowa. Dziękuję bardzo. Ja jestem w najgorszej sytuacji, Państwo wiedzieli to lepiej. Naprawdę z tego miejsca, gdzie z ławki ogląda się mecz. Komentarz w telewizji, który już znam, był taki, że to powinno być wytykane. Nie wiem, kto to mówił i nie wiem, czy to był przyjaciel Lęczyka. Gdyby Sulewan strzelił bramkę 5 sekund do końca meczu, pan by to samo pytanie zadał? Pewnie nie. Ja uważam, że grali ci, którzy bardzo chcieli grać, doprowadzili do takiego wyniku i ja mogę mieć szacunek do wszystkich, którzy byli w tym meczu na boisku. Chcę panu przypomnieć, że w jesieni za mnie to bramki strzelali wszystkim Celeman i Kazimierczak. Jak pan pewnie zorientowany jest, to nie są środkowi napastnicy. Oczywiście, że nie można cały czas być w jeden sposób, ale brałem pod uwagę również to, że obserwują mecz Krakowi z Legią. Legia w ten sposób rozgrywając stworzyła kilka sytuacji naprawdę bardzo groźnych pod bramką Krakowi. No cóż, nam się nie udało zdobyć bramki nawet z podwójnego kornera. I nie wiem, czy Kowalczyk był dzisiaj w wspaniałej formie, czy myśmy kopali zawsze tam, gdzie on stał.
Coś tu musi być, bo ja pamiętam bramkarzy, którzy wcale się nie przewracali, a strzelali napastnicy dosłownie do rąk. Coś musi tam być, albo się z bramkarzem, który ma intuicję i potrafi się ustawić, żeby obronić. Albo napastnik strzegł na tuczy z dwóch, kopnie tam, gdzie stoi bramkarz. Nic nie będzie w związku z tym, jutro będzie rozrzut i od nowa. Strzelania nie będzie, a dopiero w niedzielę ewentualnie indywidualny trening napastników. A przypomnę, że ten, który dokonał tego dzisiaj dla nas smutnego zakończenia meczu, że nie trafił do mającej 7 metrów bramki przed obrońcą. On chyba nie będzie brał udziału w treningu strzeleckim. Ja muszę przyznać, że to nie ma znaczenia, że ja byłem trenerem Krakowi, bo dzisiaj 2-3 zawodników było na boisku. Natomiast uważam, że umiejętności wielu tych zawodników były takie, że momentami pozwalali sobie na spokojną grę, nie bali się. I to, co muszę absolutnie potwierdzić, musieliśmy się bardzo mocno napracować w obronie, w grze defensywnej, nawet powalczyć, żeby zapobiec utracie bramki. Ja go znam 10 lat, bo 10 lat temu byłem mistrzem, on był tam jako junior jeszcze przygotowywany do seniorów. Absolutnie uważam, że robił postępy, ale ja się nie dziwię tutaj w Wrocławiu, że w momencie jak jest Kelleman od dłuższego czasu i postawiono na tego bramkarza, ja również, a ponieważ się kończył kontrakt w czerwcu, to zdecydowano się dać mu szansę. To znaczy, ja muszę jednak powiedzieć przede wszystkim, że on w dalszym ciągu się ogrywa, bo jak państwo politycy idą meczu rozegrał w Ekstraklasie, to będzie to bardzo mała ilość. Grając, mam nadzieję, że będzie coraz lepsze, będzie dużo doświadczenie, a dzisiaj nie chcę powiedzieć, że był osamotniony, bo Sebastian Mila, który chyba od pewnego momentu, jak dostał raz, drugi i staw skokowy jest mocno u niego w tej chwili z mocnym urazem, dotrwał do końca, pewnie dzięki Chorkowi. To nie było takiego wsparcia za plecami, żeby mogli obydwaj środkiem z jednej strony uruchomić prostowanym podaniem Gikiewicza, a z drugiej strony trzeba jednak wziąć pod uwagę, że i Nawodczyński, i drugi stoper grali na raz i bardzo skutecznie. Wszystkie chciałbym zdobyć. Oczywiście, że w toku po meczu, gdyby była taka sytuacja, jak w tej chwili jest po meczu z Krakowią, to wcale nie będę, że tak powiem, płakał z tego powodu. Chociaż jedziemy również po to, żeby wygrać. Na Legii Warszawa. Na Legię Warszawa się nie jedzie po zwycięstwo. Jest wiele drużyn, którzy w autobusie przegrywają. Ale patrząc dzisiaj na waleczność zespołu, na chęć jednak wygrania meczu, no, uważam, że nie jesteśmy na straconej pozycji również w Warszawie. Tak, myśmy się również skupili na zgraniu zespołu. Muszę przyznać, że to ładnie wyglądało na bardzo dobrych błyskach na Cyprze. Natomiast uważam, że dzisiaj pod względem fizycznym nie byliśmy absolutnie gorszą drużyną od Krakowi. Nie chcę mówić, że byliśmy lepszą pod tym względem, ponieważ to jakby było na drugim miejscu. Nasze trzeba grać, dobrze grać i mecz wygrać. A to, co wspomniałem wcześniej, że gdyby dzisiaj
zawodnicy odpuścili ten mecz w sensie fizycznym, to wynik mógł być dla nas niekorzystny. Nie chcę wspominać o tym, że Legia straciła aż 3 bramki, bo to jej problem. Myśmy nie stracili, ale drużynie to byli bardzo. Chociaż byliśmy blisko, prawdopodobnie bliżej jak Krakowie.